Dzień dobry, witam Państwa w Zgłobicach, w Powiatowym Zarządzie Dróg. Stoimy obok budynku, który będzie miał swoją nową historię, a o tym w materiale. W tym budynku, dzięki dobrej współpracy samorządu powiatu tarnowskiego z mieszkańcami Zgłobic, za moim pośrednictwem od sierpnia będzie mieć siedzibę miejscowe koło gospodyń wiejskich Babeczki. O szczegółach tego przedsięwzięcia powiem Wam w następnych odcinkach, gdy zainaugurujemy działania koła w tym miejscu. Drugim niezwykle ważnym, a związanym ze Zgłobicami wydarzeniem lipca był 10. turniej piłki siatkowej służb mundurowych organizowany przez tutejsze OSP. Świetna inicjatywa druhen i druhów ze Zgłobic jest znana już w całym powiecie tarnowskim. W tegorocznych zmaganiach najlepszą drużyną okazała się ekipa Państwowej Straży Pożarnej Tarnów. Najlepszą drużyną z gminy Tarnów była grupa ze Zgłobic. Grali z nami jeszcze druhowie z Łękawki i Białej. Od początku turnieju, czyli od roku 2012, we wszystkich rozegranych edycjach startowali gospodarze, czyli OSP Zgłobice. Podzięce za ich wkład w ten turniej, a na co dzień za ich zaangażowanie w poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tarnów, przekazałem druhom specjalną nagrodę od samorządu powiatowego. Moja współpraca jako radnego powiatu z gminy Tarnów z tą jednostką to już kilkanaście lat pracy dla społeczeństwa. Czas na inne informacje z mojego okręgu wyborczego, z gminy Tarnów. Czas na konkret drogowy. Przenosimy się do Białej. Reagując na sygnał mieszkańców i sołtysa tej miejscowości Stanisława Kolaka, w pierwszym tygodniu lipca wyremontowano tu na mój wniosek kilkadziesiąt metrów bieżących chodnika przy powiatówce biegnącej przez tą miejscowość. Tym samym cały odcinek chodnika ma poprawiony standard i można z niego bezpiecznie i komfortowo korzystać. W latach ubiegłych zrobiona została nakładka i całość tej drogi prezentuje się godnie. W tym miesiącu wspomogłem również młodzieżowe drużyny pożarnicze na pierwszym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Wiodłówce Tuchowskiej. Niezmiernie ważnym i organizowanym po raz pierwszy wydarzeniem lipca był obóz szkoleniowo-wypoczynkowy młodzieżowych drużyn pożarniczych z gminy Tarnów w Wiodłówce Tuchowskiej w tamtejszym powiatowym domu wczasów dziecięcych. Zaszczytem dla mnie było zaproszenie od strażaków z mojej macierzystej gminy do współorganizacji tego udanego, jak widać, potrzebnego młodzieży wydarzenia. Pomogłem w organizacji Dnia Wojskowego podczas turnusu oraz w organizacji przejazdu młodych adeptów OSP z gminy Tarnów do Jodłówki Tuchowskiej. Inwestowanie w dzieci i młodzież, szczególnie tych młodych społeczników, to dobrze wydane pieniądze na przyszłość. Powodzenia w dalszych latach służby dla społeczeństwa lokalnego. Nad całością obozu szkoleniowego czuwał komendant gminny OSP, druh Daniel Gniewek z OSP Koszyce Małe. W obozie brały udział młodzież z OSP Biała, OSP Poręba Radlna, OSP Zbylitowska Góra, OSP Wola Rzędzińska oraz OSP Koszyce Mała, łącznie 50 osób. W lipcu odnotowaliśmy też konkret edukacyjny na szczeblu powiatowym. Musimy się przenieść teraz do Zakliczyna, do zespołu szkół ponadpodstawowych imienia Józefa Piłsudskiego. 25 lipca została zawarta przez powiat tarnowski umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie budowy nowej ekopracowni w tej szkole. Za ponad 50 tysięcy złotych jeszcze w te wakacje wykonane zostaną prace adaptacyjne, a 4 września na inaugurację powiatowego roku szkolnego zapraszam Was na relację z otwarcia tej pracowni, gdzie będziemy kształcić z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Na koniec odcinka lipcowego mój ulubiony konkret drogowy. Tym razem dobre informacje mamy dla mieszkańców gminy Lisia Góra i Żabno. Powiat tarnowski otrzymał 3 400 000 z programu rozwoju obszarów wiejskich na przebudowę 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1341 z Łęgu Tarnowskiego przez Łukową do Ronda w Lisiej Górze. Umowa w tej sprawie została podpisana przeze mnie i starostę Romana Ucarza w Krakowie 17 lipca bieżącego roku. Całe zadanie kosztować ma 5,5 miliona złotych. Do przedsięwzięcia dołożyć się mają również samorządy Żabna i Lisiej Góry. Roboty przy przebudowie drogi polegające na położeniu nowej nakładki asfaltowej i uzupełnieniu braków w fragmentach chodnika potrwają 2 lata. Dziś kończymy. Do zobaczenia za miesiąc. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są jeszcze przed urlopem.